fix it. Cześć. No chyba jesteśmy wszyscy razem. Widzę ciężarówkę wojskową, jest chyba dobrze. Dalej, kurczę, no, wysiadaj. Jak jesteś, to dawaj na rozmowę w grze, bo tam wszyscy siedzą. A nikt mi w końcu nie wytłumaczył, koniec końców, to, co jest nie tak z rozmową w grupie. Bo tutaj, jak będziesz gadać przez grę, to ci ten... to ci morda się tu macha, no nie? Do góry, do dołu. I to jest jedyna rzecz, wartość dodana w tym wszystkim, w tym całym interesie? To trochę no, ale słabo. To realnie wyglądać. Dobra, czy jak się teraz przełączyć na dźwięk z gry? Po prostu mam wyjść z tej grupy, czy co? Nie, po prostu jak wejdziesz na grupę, no nie? To wciśnij Y. No okej. Okay. Patrz, wchodzisz na grupę i Y wciskasz, nie? Nie ma. Czy może lepiej by było bez koszulek z kamizelką kuloodporną, tą taką kurwa w ciapki? No ja mam... Co to za dywagacje? Tak, dobrze. Ja się tak ubieram. To może ja, olać mówię... te bluzy z kapturem, tylko kamizelkę bez koszulek. A ja nie mam bluzy, ja nawet nie mam bluzy z kapturem. Dobra, wszyscy słyszycie ładny rozgardiasz, troszeczkę więcej osób. Nie, ale dobra, w końcu, czyli serio, jedyne to, co się różni od komunikacji w grupie, to jest to, że morda się rusza, serio? Tylko tyle? No, ale jak będziesz na przykład nagrywać, to chociaż będzie realnie, bo się morda mu macha, no nie? Co, czy trzeba gumić? Nawijaj, to sprawdzimy to od razu. No dobra, faktycznie działa. No, jakby ktoś pytał, to nagrywamy już od jakichś 40 sekund, więc spoko. No. A, no to... No, takie niespodziewane rozpoczęcie. Dzień dobry, cześć, witam, cześć, halo. Nie, ale serio, jeszcze nie mogę przebrać, niestety nie mam pieniędzy na takie rzeczy. Więc Gajer musi zostać. A poza tym i tak chyba w Ponson by się tutaj wszyscy ubieracie w te wojskowe ciuchy. I 11 tysięcy. Nie, no dobra, kit na coś tam starczy. Jakieś spodnie. O, sorry. Nie chcą CBF znają. Nie bij mnie. Co za bijatyka na zewnątrz się dzieje? No dobra, są shorty. Słabe shorty. Co my tu mamy? Nie, ale wiecie co się stało? Kurwa, dałem tego i co? I nie ma kamizelki, bo mam ją włączyć i co? I jajco. Nie. Najeżdżasz na nią i kilka X. Znaczy, smucąca informacja, nie mogę kupić sobie bojówek w kolorze Moro. Serio, kilka X masz? Czekaj, zaraz, ale w ekwipunku normalnie, tak? No patrz, oddawaj mi kwas. Cicho, ekwipunek, pancerz i bierzesz to, co chcesz i kilka X. No i jest. Dobra. No i pasi, no to aha, jeszcze buty, kuźwa, ja w trampkach, ty, ja cię... No ja w pikach jeszcze jestem. Buty czarne, normalne. Zaraz, tylko trzeba by było wziąć... Gdzie tu te buty są? Nakrycia głowy? Nie, w sumie nie, maska musi zostać. Oj, sorry. No debilu, nie strzelaj do mnie, bo cię kopnę. Ej, a w ogóle nie ma jakiegoś stroju wojskowego po prostu, jako komplet? Właśnie nie ma, no. Kurde, to by wiele ułatwiło. Ej, dobra, to może ja pojadę po ten. Po Crusadera wojskowego. Znaczy, ja już mam przecież jednego. Zresztą jakaś ciężarówka wojskowa stoi przed wejściem. To ja dawaj jeszcze jednego z tyłu. To będzie jechał. Ej, gdzie tu mają koszulki zwykłe? O, dobra, jest, znalazłem nareszcie. Leonidas, wyłaź tego. Gdzie szukać czegoś Moro? Są zwykłe koszulki? Dobra, kto chce jechać jeepem? Ja pojadę po swojego, z tobą nie jadę, bo to jest... No kurde, garniaki przymierzam jak idiota. Ja się pytam, kto chce kierować. Ja jadę, ale... Jezus, Leonidas! Ja buty jeszcze wybieram. A co mówicie, jakie buty? Normalnie czarne te takie... Buty zwykłe, jak tam masz pierwsze buty... Czemu mam wszystko, co jest z Moro zablokowane jeszcze, cholera? 86 ranga, no bez przesady. Ej, to załóż takie białe spodnie, takie jak moje, widziałeś, pamiętasz? Coś nie, jakieś ten... Spodnie pseudo Moro mam, ale... Ej, ty coś z nim zrobisz. Szukam koszulki z motywem Moro i nie ma. Daj mi no. Tym się nie da moim. Otwórz. Tej, całkiem dobre koszulki teraz dodali właśnie w tym dodatku. Jest, a nie, bo ja tak, halo, co ty to załóż zwykłą czarną. Ale co? Koszulkę.
No, kurczę, te przeglądam te topy i nic ciekawego nie ma, nie? Bo to są te, wiesz, te topy beznadziejne, no nie? No ale nie ma nic z Moro, o to mi chodzi. Grant, ale nie ta, ty masz zwykłą kamizelkę. Ocio, jest coś z Moro. Nie zwykłą, tylko kamizelkę, rozumiesz? Ale ma żółte rękawki. No to stoję koło kogoś, kto ma właśnie taką, no jak ja. No to właśnie, nie, masz kamizelkę, nie pełną kamizelkę, tylko kamizelkę. Bo ty masz pełną kamizelkę, ty masz... Nie, no przecież teraz wyglądam jak jakiś kretyn te. Ale, nie musisz mieć kupionej. Po prostu najedź, kliknij X. Ej, dobra, gdzie tutaj są papcie w tym sklepie, ktoś pamięta? Jest tam po lewej stronie, tam przy tych... czyli co, niepełna tylko jaka? Spodnie. To jest kamizelka, zwykła. To jest zwykła. Kamizelka. Czekaj, są mi buty. Taka? Tak, to jest ta. Dobra, a brać jeszcze te? Bo widzę, że wy tutaj niektórzy macie koszulki, nie? A ja tak uważam, bez. No jak chcesz, no, obojętnie. A jakie papcie polecacie do takiego zestawu? Pseudomoro? Ej, no mi tylko ta pasuje. Czarne zwykłe. Ej, są skate'owskie w Moro, nie wierzę. Dobra, gumisz ty mi i te. Gumisz masz mi. Dobra, wyszło turbo słabo, ale jedyne z Moro, co mogłem ubrać, to jest właśnie to. Więc ładny kamuflaż. O Boże. A, żeś to zrobił, nie? Dobra. No serio, wszystko inne od 80 rangi wzwyż. Po prostu. No czekajcie, to ja wam pokażę tak. To ja jeszcze gdzie? I patrzcie na to. Gang Shopa. Dobra, z kim mam wsiąść? Ciągnij z Shopa. To... Co? A ja w ogóle może wejść na pakę tej ciężarówki? No, można, można, tam 10 osób się mieści. Dobra, ja... Aha, kto prowadzi? Dobra, to ja ściągnę. Kurde, grzecznie miejsce z tyłu zająłem tutaj. Jeden w jeepie, a może strzelać? W jeepie, a reszta w środku. A gdzie jest trójcie? Gdzie jedziemy? Bo może bym wiedział, jakie to sprzęt. Ej, pięknie, nawet szyby nie musiałem wybijać, żeby sobie postrzelać troszeczkę. Gdzie jedziemy? Szukamy gangów, żeby je zniszczyć. Aha, co, czy, no proponowałbym po prostu się ruszyć z miejsca i rozwalać wszystko, jak leci. Ale koncentrując się oczywiście na gangach, bo to jest najlepszy sposób chyba teraz na zarobek, jakikolwiek. Wora usta. Dobra, teraz jedź za Chivem, on wie gdzie jechać. Mhm. Ładnie widzę. Wszystko spychasz, kurczę, na prawo i na lewo. Nie jeździsz, nie? Ja mogę miażdżyć wszystko tą ciężarówką. Ale to nie jest, to jest zwykła ta, która się porusza też po bazie wojskowej, nie? To jest jakaś specjalna. Nie, to jest ta, to jest zwykła. No, tylko ja ją kupiłem normalnie, żeby tam nigdzie nie jeździć, to zadzwonię po nią i już. No i proszę, i proste. Świetnie. No, a ile tak kosztuje? Kubańki chyba. No, pół. O cholera, no tyle to ja bym nie wydał. Że chyba zbierałem, dobre 20 godzin na wakę. Krusader, którym ja jadę, kosztuje 250 chyba tysięcy, nie? Jezus Maria, skąd brać ten hajs? Ale jak masz 5 milionów, to nie masz na co wydawać kasy, nie? W ogóle szczerze, ja nie jestem sobie w stanie nawet wyobrazić sytuacji, że mam nawet 1 milion na swoim koncie. W ogóle ta liczba, ta ilość zer to dla mnie jest abstrakcja. Ja cały czas maksymalnie to mam po dziesiątki tysięcy mam. Setki ewentualnie, no ale na pewno nie miliony. Kurde, jak wy to robicie? Wcześniej się miało miliardy. Jest, no ale to już chyba na glitchu, nie? A wiecie, co jest najlepsze? Jakby ci to powiedzieć, no tak to się robi, że to jest gangsterski świat i tutaj trzeba, wiesz. Czyli sugeruję, że jestem kiepskim gangsterem, skoro jestem biedny. Nie wiem, bo jesteś w mojej ekipie latasz albo coś, no nie wiem. Nie, no po prostu rzadko grywam. Niestety. Wolny czas ograniczony przez pisanie magisterki, której tak naprawdę jeszcze nie piszę. To się cieszy lepiej. Nie, no w sumie wiesz, wszystko jest lepsze od pisania magisterki, tylko temat mam dobry. Właśnie o grach. Więc ja sam się sobie dziwię, że jeszcze nie zacząłem tego pisać. Nie no, miejsce i obraz gier wideo i komputerowych w otaczającej nas rzeczywistości. Czyli no wszystko, o wszystkim. Ale... Napisz całą fabułę GTA 5 i Battlefielda, jednego i drugiego. Czyli 3 i 4, nie? To by zawęziło troszeczkę. Miał pracę magisterską napisaną. Nie no, w sumie pewnie by to przeszło, ale podejrzewam, że jakiś recenzent to przeczyta. Więc może pewnie szczai. Jeszcze pewnie trafię na gracza recenzenta i by co? Przerąbane. Maciej, ty miałeś nas supportować, a nie uciekać. O, wziął tam, pojechał do przodu. Coś rozwala, nie?
oddalił się od konwoju, rozwalił szyk bojowy. Tylko ja się tu muszę trzymać, jeszcze muszę zwalniać, nie? Nie, no, spokojnie. Żarówka jak się rozpędzi, to już, już ciężko zahamować później. No, ale w sumie nawet muszę przyznać, że całkiem szybko jeździ jak na swoje gabaryty. Jeszcze dociążona moim ciężkim dubskiem. Nie, ale faktycznie taran świetny z tego. No, widzę właśnie. Tylko nie staranuj mnie. Ej, faktycznie, on specjalnie nawet dedykowany do taranowania zderzak. Nieźle. No, ja też to widziałem. Nie no, wojsko się nie pieprzy. Nie ma opcji. Dobra, no to co teraz? Gdzie jest ten gang, który mam rozwalić? Już bym sobie postrzelał z chęcią. A to co? Tej, zasadzka. Wypadek jakiś. Śmierdzi mi tutaj pułapką. Zobaczmy, ej, poczekajcie, wyjdźmy może, bo może kierowca potrzebuje pomocy, nie? Kurczę, ciężko naprawdę o dobrą duszę w GTA, spoko. Ja mu pomogę. A wiecie, to jest najlepsze, że, że ten tir jest spalony, to po pierwsze. Aha. Po drugie, on jest niby spalony, nie? To dlaczego mu z rury leci dym? Z rury wydechowej. Dym leci, nie? Tak jakby gazu dawał. Dogorywa jeszcze resztka silnika pewnie. Albo miał cyganów pochowanych. Ta, która została. Resztki same. No, no. Ej, dobra, gdzie to właściwie jedziemy? Bo nie, żadnego waypointu nie widzę. Ej, jedziemy na lotnisko. Czyli, ty, ale my mamy jakiegoś renegata na pacę. W żółtych rękawach. Ktoś kogoś przejechał. Ups. No to ładnie. Ma ktoś tutaj atak na gang? Ej, ja nie mam nic, niestety, tutaj. Tu się pojawi, ale za chwilę chyba. Jakoś tak... Chief! Nie wiem, Ładnie, wyszedł, kurde, koleś z żółtymi rękawkami. No przecież taki kamuflaż normalnie... Szok. Ej, Chief, ale nie zabijaj, nie? Dobra, ale faktycznie ma tutaj ktoś ten atak na gang? Bo ja nie mam nic. To się pojawi chyba dopiero gdzieś koło południa. Chodź tu. Ciechol. What? Chodź tu. Pana ma broń? O mój Boże, co wy macie z tym różowym? Wszyscy. Ja nie wiem, ja sobie złote wziąłem, nie? To jakoś wygląda przynajmniej. Nie no, Golden Gun to jest, wiesz... Odblokować wszystkie, żeby tak wyglądały. Słyszysz, chcę odblokować wszystkie, żeby w ten sposób wyglądały, nie? Inaczej, złotą broń rozumiem. Nawiązanie do Jamesa Bonda i tak dalej, nie? Ale różowa... Takie, wiesz, takie plastikowe Barbie, nie? Kurczę, jakby to dodawało jakiś bonus, nie wiem, na przykład 10% więcej dolarów za każdą akcję, to może bym to wziął, nie? Ale tak, te wrażenia estetyczne, kurde, ne. Będę biegał za piecholem. Dobra, spoko, ja tak tylko czekam, że coś się zacznie dziać. Ale patrzcie się tutaj, zobaczcie jaka ta, jaki dostałem wojskowy sztylet, zajebiaszczy. On to jest wojskowy, czy mówisz o tym z dodatku? Czekaj, który to był? No, nie, żartuję, ten z dodatku, no. Fajny on jest. Nie, on całkiem zacny, Leonidas mi dzisiaj pokazywał, jak wycina się nim. Aha. Właśnie, Leonidas, a propos. No i teraz... Ty wiesz, co teraz muszę ci zrobić, nie? Dobrze, dobra. Tu widzę, ktoś buzardem zaczyna kroić. Czyli co, powiadacie, że robił się z tego nagle taki deathmatch. Jednostka się troszeczkę pokłóciła między sobą i rozwiązujemy to za pomocą siły. Bo nie wiem, czy mam robić użytek z shotguna, czy nie. No w sumie Chiefa mogę. Chief zrozumie. Ja to mam jednak pomysł, nie? Dobra, chodźcie, bo mieliśmy znowu jakieś taką rozpierdolę. Zupełnie... Właśnie. No i oczywiście ja tego nie widziałem, bo zginąłem i akurat czarny ekran, nie? Ej, piechol, masz tutaj ten... kaskaderską tą awionetkę. Jak to się nazywało? Czekaj, nie mogę sobie przypomnieć. Fuck. Dobra, czekaj, zaraz wejdę. Zobaczymy. Może uda mi się nawet kogoś śmigiełkiem wyciąć, więc uwaga. Pożarnik przyjechał. Malar. Wiesz, pożarnika. Tak po prostu. Pożarnika. To jest oszukista. Chodź tu, gnoju. Ty wy się dalej bijecie tam? Nie, Ej, no nie zabijajcie się. Oh shit. Czy. Ciężko zwrotne to coś. No, gaś ten zapał. Opa, biega.
Ej, no wreszcie się udało kogoś skosić. Ej, kto... Co tu za zdarzenie drogowe miało miejsce? Widzicie to, jaka zawierucha? Jakiś leżący buzard, to jest 5. To jest to, co ominąłem właśnie? Tak. O kurde, aż mi teraz przykro. O nie! Ej, a da się kogoś sikawką zabić w ogóle? No zobacz. Z samym strumieniem wody? Tak, odbiera życia, no. Ej, faktycznie, to nawet całkiem sporo. Ej, więc powiem, to pierwszy raz było w mojej całej karierze, że udało mi się komuś zabić mnie sikawką. Ej, dobra, robimy wesele. Wesele? Ej, no nic mi nie mów weselu. Kurde. Żadnych wesel. Wczoraj była impreza, Jezus Maria. Nie, dobra, nie będę o swoim kasu nawijał, bo po co, ale no, było ciężko. Uwaga! No nie, ja nie chciałem, żeby mnie to zabiło. Uwierzycie, że praktycznie też ominąłem znowu tą akcję, bo spojrzałem jak kretyn w drugą stronę. Nie, jest to dosłownie piechol łowca najlepszych ujęć, nie? Kurde. Ludzie się wraca, a tam tylko rzeźnia została. Ej, ja mam pomysł teraz. Kurde, to było dużo różnych pomysłów. Ten odcinek to taki będzie jaki? Taki nie wiadomo jak. To będzie totalny mayhem po prostu. Widzowie się będą cieszyli, że jest jeszcze ktoś więcej oprócz mnie samego. No i też parę eksplozji. Chodź tu. Właśnie, śmigiełka. Piechol właśnie. To nie strzelaj, czyli wchodź. I tak wiedziałem, że ten kamuflaż się nie uda, jak miałem żółte rękawki. Okej, okay, dobra. Chyba mam pewien pomysł, co chcesz zrobić. Teraz się rozwalić policjantom. Multikill! Ja pierdzielę. Ładnie. Rozpocząłeś wojnę. Pakowaliście się przede mnie. Ja ci zaraz się wpakuję, ty. A ja coś czuję, że zemsta będzie sroga. Ja to ci powiem, że ty to chyba następnych świąt nie dożyjesz. Ej, dobra, powiedzmy, to ma wystarczające gabaryty. Dostarczy mi tylko zwłoki Leonidasa, co sobie z chęcią po nich przejadę. Dzięki. Oj, sorry, musiałem potrenować. Wybacz. Pięty, ha, 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 ha. Dobra, czyli teraz słuchaj, tylko czekać. Ja w Battlefieldzie trenowałem snajperstwo, to ty mnie tutaj nie pokonasz. Dobra, czyli rozumiem, że Leonidas tam się respawnował, tak? Proszę. Oje, puszczam pada. Co ty, no nie poddawaj się, co? Kurde, też byś tak zrobił, gdyby gość już do ciebie z nożem wyleciał albo jechał w twoją stronę ciężkim sprzętem, a ty byś co? Stanął w miejscu jak słup soli? Walcz. Tak, co się idzie do mnie? No i oczywiście przestrzeli mi oponki, nie? Dobra, to jest jeszcze do zrobienia. Dzięki tym żółtym rękawkom mam taki kamuflaż. Kto tam jest? Grant, nie strzelaj. Dobra. No, ale kara jeszcze. Przejechałem go. Czyli udało się tutaj zrobić to, co nie udało się mi. No to bardzo dobrze. No bo ale trafiłem poponki ładnie. A wracając do tego, żeby ktoś ci groził, że cię zabije, też byś powiedział, dobra, puszczam pada. Dokładnie, uwaga, oj. Co mam robić? Nie wiem, do kogo strzelam teraz. Ej, nie kurde, myślałem, że Leonidasa ściągnąłem. Ale znowu ktoś mnie wyprzedził. Kurde, w ogóle przez to, że teraz wszyscy jesteście w moro, to nie wiem do kogo strzelać. Do tego. 4 to jest ile? Do tego w moro. O, czekaj, Leonidas gdzieś tam biegnie. Nie, fajne jest to, że teraz dodali te ksywki na mapie. Shit. Chybione. No jeszcze zygzakiem biega, no. No to nie ja znowu, nie wierzę, a już go trafiłem. O nie, no teraz za punkt honoru sobie stawiam przed końcem tego odcinka zabić chociaż raz Leonidasa. Poczekaj, bo on pasywny włączył. No to go przejadę. No sorry, to przez przypadek, na serio. Ej, dobra, jadę autem. Czekaj, czyżby tam? Czyżby to Leonidasa? Kurde, schował się za pagórkiem, muszę go gonić teraz. Ty! O, dobra, dobra, cicho, może się uda. Chciałeś do mnie strzelać. Halo.
Halo, halo? Kto to nagrywa w ogóle, bo nie wiem. Tak się składa, że ja. Kto? Ja, właściciel tego głosu. A właśnie, bo chciałem spytać, czym to nagrywasz właśnie? Elgato Game Capture. Pudełeczko w wielkości, no nie wiem, może 4 pudełek zapałek. Podłączone jednocześnie do kompa i później, wiesz, z kompa jeszcze raz do konsoli i spoksik. Ile kosztuje? 6 stówek, jak kupowałem. Aha. No kurczę, troszeczkę nadwyrężyło to mój budżet. A co, też nosi się z zamiarem zakupu? No, tak myślałem właśnie, bo to fajna sprawa, nie? No inaczej, ja powiem tobie, jestem w ciężkim szoku, jak pierwszy raz zobaczyłem, że można nagrać gameplay. A później jeszcze jak się dowiedziałem, że można podłożyć głos, to... Ja będę leciał. Leciał? To znaczy co, samolotem, czy żegnamy się? Oczywiście. Bo się umówiłem z kumplem i tam za chwilę mam się z nim spotkać. Nie no, kurczę, zostaw swoich wirtualnych kolegów na rzecz tych prawdziwych. Nie. Dobra. Dzięki za grę, Narka. Trzymaj się, na razie. A to masz jakiś... Miłej grę, play. Narka. Właśnie ten... sorry. O kurwa, policja. A to masz jakiś... Kurwa, psy. Idzie zobaczyć potem? Kurde, nasze mięso armatnie poszło. Jeszcze raz to co? Bo tam nie do... troszeczkę jest rozgardiasz. Tam jakiś ten kanał na YouTubie, tak? Tak. Piechol Plays Games, tak się zwie. Mało odkrywczo wiem. Teraz sobie... Znaczy, powiem tobie tak, to jest odcinek numer 193, na kanale jest 175 w tym momencie, no to troszeczkę się naczekasz. No ale zobaczymy, może uda mi się coś dobrego zmontować z tego, choć w sumie chyba nawet nie będę musiał w drodze edycji zbytnio się starać. Rzeczy dzieje się dużo. I teraz nagle wszyscy, kurczę, zamilkli i jednocześnie też zniknęli. Nie, dobra. No bo Leonidas poszedł i nie ma co robić. No faktycznie. I nie ma w kogo strzelać. No to w sumie... Dlatego mówię, nasze mięso armatnie poszło. To jakaś misja od Trevora? Strzelają do mnie. Że wszyscy strzelają do wszystkich. Ej, dobra cię, bo policjanci przypomnieli sobie, że do mnie też mogą lutować. Nie, ale shotgun naprawdę na krótkim dystansie wymiata. Ale niestety nie chroni przed rozjechaniem. Ta. Szczelba tłokowa. To jest po prostu... Czekaj... Mam atak na gang, chodźcie. A jakim cudem mam szturm? No teraz gang? Dobra, nie, spoko, w sumie tak zginąłem, już mnie szkieł nie ścigałem. Teraz gang! No ja mówiłem, że koło południa się to gdzieś robi, no i faktycznie, tak jest. No, no rzeczywiście. A może po prostu chodzi o to, że za dużo osób się kręciło. Chodźcie! Nie, one są czasowo uruchamiane, tam są jak w danym miejscu w jakimś czasie, nie? Ej, dobra, idę po łup. Ja już gram w tą grę naprawdę całkiem długo, ale jeszcze tyle tajemnic ma przede mną, że to jest koniec, nie? Piękna gra. Koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Ci powiem, że wczoraj na imprezie jak leciał ten kawałek, to ja już tego nie pamiętam. To jest kawałek z końca każdej normalnie polskiej imprezy. Gdzie się pojawia alkohol. I trzeba gości wyprosić wreszcie. Czemu ja zamiast do Lestera dzwonię do mechanika? Kurde, nie. Chciałem fikołka zrobić. Tak zrobiłem fikołka, to przyrodę, że walnąłem mordę w piach. Kiepski z ciebie akrobata najwidoczniej. Nie, dobra, ile ich zostało? Dwóch. Dobra, cio. Jakie to są leszcze, nie? Nie no, największym leszczem tutaj ze wszystkich leszczy jestem ja. Bo właśnie padłem. Czemu ty tak mówisz o sobie? Co czy inaczej, jeżeli nie oglądasz odcinków, to nie wiesz, być może nie wiesz, ale mam ksywkę Super Lama. Taki jestem słaby. Więc to już dużo mówi, powiedzmy, o poziomie mojego grania. Ej, ale przynajmniej tutaj całkiem dużo punktów reputacji leciało z ten atak na gang. A ja dostałem nową broń normalnie, patrzcie. Czekaj, pozwól, że się zbliżę. Jestem krótkowidzem. Nowy karabin maszynowy dostałem. Ej, faktycznie, przecież ja mam nową broń do kupienia w Amination. Cholera, CKM wreszcie na mnie czeka. Może pomóc z tymi policjantami, którzy się kręcą. O kurde, to był głupi pomysł. Czekaj. Osłaniam. Jak mówiłeś, to było piechul? Przez O.
Przez O. Piechol. No piechol, no. Plays Games. Tam jest taki, kurwa. No jest. No nie. Co, podejrzewałeś, że ściemniam. No wsiadaj! Taki księdzi 1980. Zara. Tak, 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 zgadza się, wszystko się zgadza. Ale troszeczkę wstrzymujesz naszą ucieczkę. Z miejsca zdarzenia. Ja, dobra, spoko. Patrzę na tableta teraz, nie? Kurczę, multitasking. Ja myślałem, że kobiety tylko to potrafią. Panuj tabletem. Faktycznie. Jaka firma? Samsung, no. Nie Apple. To nie masz pan. Apple jest do dupy. Mm. Pan, bo jest za 2000 zł. Podobno się nie wiesza, aczkolwiek nie jest warty swojej ceny. Wiem, że to nie jest. Ale czekaj, a ten Samsung na jakim systemie? Helikopterem, nie? Na Androidzie pewnie jest. Tak, bo ty pewnie masz Samsung Galaxy Tab, co nie? No, trójkę akurat tego 8-calowego. A, no to pewnie to na 100% jest na Androidzie, pewnie na tym jeszcze najnowszym. Tak, na Androidzie, no. I jak tam ten system? Już powiem, przyznam się szczerze, z Androidem dawno nie miałem styczności. No, dla mnie jest chyba... A co ty masz? Apple masz? Najfajniejszy, nie? Znaczy telefon akurat właśnie z nadgryzionym jabłkiem. To Apple jest, a nie na jabłko. Nie lubię tej firmy, ale niestety telefon mam i no i co, no dobry jest. Tyle mogę powiedzieć, ale że ja bym musiał za niego zapłacić, to bym go nie kupił. A że... Ja dlatego też. Ja mam Xperię. Zresztą miałem Xperię X10 Mini Pro, takie rozkładane malutkie coś. No, i okrutnie się wieszało. Ej, dobra, to właściwie mamy jakiś plan? Ej, może zgubmy tych policjantów? Słuchaj, to teraz ja usłyszałem, że ogórki się wieszały, sobie myślę, what? Ogórki? Się wieszało, w helikopter byś trafił. Ile my mamy gwiazdek? 4? Już 2 helikoptery? Kurde. Co, strzelamy do nich coś? Ej, dopiero 2 helikoptery, co nie? Dobra, mam tutaj taki pistolecik przeciwpancerny, powinien dać radę. Bo mój nie daje rady. No w sumie, jakby troszeczkę się zniżyli, to może nawet bombą trafię. To wal! Tylko żebyś nie wypuchł za szybko, bo nas wszystkich zabijesz. Siebie w tym. Kurde, coś nie mogę trafić. To tylny wirnik, to on od razu spadnie, bo jak mu wirnik się rozpadnie, to wiecie. On tylko... Wiesz, ogólnie skupiam się na tym, żeby trafić gdziekolwiek tą... Oj, powiem wam, będzie problem, bo bomba musi zostać rzucona, ale stoimy w miejscu. No, na szczęście. Nie. O! Kurde, było blisko. Takie masz to auto sześciokołowe, a gówno daje radę. Czy też jestem troszeczkę zniesmaczony tym, że się nie możemy wspiąć na taki pagórek. To ja też. Dobra, chyba przestaję marnować te bomby, lepiej sobie postrzelam. A amunicję mniej zapłacisz. O kurde, dobra, to już tutaj zginie zaraz. I obawiam się, że kimś będę ja. Kurde. Resztka życia. Ej, dobra, właśnie ile osób siedzi w tym samochodzie? Wszyscy? Patrzcie, to z helikopterem się dzieje, nie? O, oczywiście piecholowca dobrych ujęć też tego nie uchwycił. O, kurde. Ja patrzyłem na to, no. Na tą akcję. Nie musicie mówić z 30-sekundowym wyprzedzeniem, że coś ma się stać. To może mój refleks zadziała. Patrzcie, te debile się zderzają między sobą razem, nie? Kurde, tam nie wiem, kto tam szkółkę pilotażu skończył. No, chyba żaden z nich. To ja faktycznie, nie? Powietrzne kolizje, nie? Chyba, wiesz, 30%, nie? Dobra, patrzcie w tył na helikoptery, to może będziesz widział, jak spadają. No teraz mam właśnie utrudnione zadanie, kiedy się turlamy. No, ja chcę wam na te helikoptery najechać, one... No powiem, strzelam na potęgę, ale przez to, że strzelam do helikopteru, no właśnie. Nie mogłem strzelać do tych, którzy byli na drodze i padłem. Padłeś? Jedź po piechula. Brakuje Power Raid, bym powstał tutaj szybko. Ale nie, czekaj. Gdzie ja jestem to właściwie? W pobliżu lotniska może? Nie. Wylądowali.
Felix padł! Nie, on spada, nie wylądowali. Ej, dobra, widziałem jakąś eksplozję, nie jest źle. Wreszcie jakieś ujęcie. Chodź, siadaj! Siadaj, no ty ujęcia będziesz teraz robić, jak my tu życie tracimy, nie? Gdzie wy jesteście, którzy biją dookoła? Dobra, dawaj, możemy jechać. Żeś ten moment wybrał, ej, ty sam się... Zabijesz siebie, wiesz? Jadąc tutaj z tyłu? Znaczy, wypadnę, wiem. To zależy, kto jest kierowcą, nie? Ten, kto jest kierowcą, to cię zabije zaraz. Nie, serio? Mój zgon będzie przypisany kierowcy, jak dojdzie do jakiejś kraksy? Tak. Ładna wiksa. Jak ciebie odwróci, to ty spadasz z paki. Ej, czyli to jest bardzo logiczny i racjonalny system. Kierowca jest sprawcą i tyle, nie? Patrzcie na helikopter z tyłu. O, pięknie. Ale te przeżyłem to. Still alive. No dobra, teraz to już może... Ej, kurde, myślałem, że mnie rozjedziesz. Gdzie jest miejsce jakieś? Z prawej, z lewej, Ej, dobra, to może zgubmy policjantów jeszcze przed końcem odcinka, bo już też niedługo będę musiał kończyć. Jesteś w stanie to zrobić, panie kierowco? Tak, to kierowca raczej nie jest w stanie. To nawet nie jest jechać w stanie prosto. Tym się nie da jechać, rozumiesz? To nie kupuj takiego gówna. Jaki hejt na kierowcę poszedł. Zresztą porozma maszynarzy z moim butem. Zderzak odleciał. Myślałem, że to był pasażer, ej. O ludzie, co za złom. Wiesz, że nawet teraz do nich nie strzelam, kurczę, liczę, że uda nam się ich zgubić. Więc jakoś wiarę w kierowcę mam. Palcie, no jak ty zdołasz ich... Oni się sami o siebie rozwalają, debile. Nie wiem, że będziesz szukał ratunku w więzieniu. Kurde, to się nie może udać. Chyba nie może się nie udać, nie? No w sumie jak chcesz policjantom ułatwić zadanie, to zapraszam do więzienia, nie? Kurde. Jak oni nie są w stanie nikogo zabić, ani nawet złapać, no to kurde, czemu nie? Czekaj, po torach, jedź po torach do tunelu nie wiadomo, to za debile. Nie no, teraz wystarczy tylko chwilę poczekać. Aha, a oczywiście respawn zaraz przed nami. Dobra, tam. Jedź po torach cały czas, aż wjedziesz do tunelu, to są takie zwały, że do tunelu nie potrafią wjechać, nie? Wiem. Jak, serio? Nie wjeżdżają do tuneli? Ej, nie sprawdzałem tego nigdy. To mówię ci, jak cię policja goni, wjedź do tunelu i już masz zbanik policję. Ha, ej, dobry sposób. Na pewno lepszy niż samobójstwo. Praktykowane przez co niektórych. Cztery gwiazdki zaraz zgubimy. No jak zwykle helikopter przed nami cię wziął z dupy. Ten na dole po lewej stronie miałeś tory też, którymi mogłeś pojechać. No chyba było bliżej do tunelu. Tutaj też zaraz będzie. Jakiś wydrążony w skale tutaj powinien być, nie? Powiem tak, przydałby się ten tunel, bo już do mnie strzelają i trafiają. No to jest szczerze niemożliwe, żeby cię trafić, nie? No super. Ja widzę w tył zwrot. Ej, ale serio, tu się prosto już nie dojechać. No to po co ty kupujesz gówno, które nie jeździ prosto? No super. Zabijcie to! Zabijcie to, auto leży do góry, ale zabijcie to, nie? Bum? Czekaj. No, to jest chyba najlepsze ujęcie. Jakie udało mi się złapać. Gumisz, co się stało? Jak ginę? Ej, cofa się teraz. Teraz się cofę, tak się podryje. Cofaj się. No dobra. Nie, zostawiamy kompana? Nie, no cofaj się po niego. Mam nadzieję, że uda nam się zgubić ich wszystkich w komplecie, że będziemy jeszcze wtedy. Mamy 5 gwiazdek. Przerąbane, normalnie już by wjeżdżały czołgi. Jak ja wejdę, to będziecie mieli 6. Dobra, kid, rzucę jeszcze jedno. O, fuck. Oho. Teraz ja pięknie. Ej, dobra, może powiedzmy, że to będzie nasza ostateczna ucieczka, co wy na to... Jedzie i tam skręca. Kurde, nie zdążyłem wejść do niego. Teraz wierzę mój. Ej, tam zginęli wszyscy, czy ktoś przeżył? Zobacz, dawaj. Ktoś w ogóle przeżył to zdarzenie? Czy wszyscy martwi? Nie, nikt. Dobra. No to dobra, to niestety wydaje mi się, że musimy się przyznać do porażki teraz. Że ta ucieczka się po prostu nie udała i no możemy poklaskać kierowcy. Dziękuję. Dobra. Nie, serio, ale mój czas już się kończy, więc ja się z wami wszystkimi żegnam. I dziękuję jednocześnie za grę.
Aha, oczywiście pożegnał ze mną w klasyczny sposób, czyli kulka w łeb. Nie no, spoko, spoko. Więc panowie, jeżeli ktoś chce się pożegnać ładnie wokalnie w odcinku, to teraz ma ku temu okazję. Cześć wszystkim. Jakoś chętnik nie ma. Cześć wszystkim. I wszyscy zamilkli. Wszyscy nagle się stali tacy troszeczkę wstydliwi. Dobra, czekaj, stój, pokaż jeszcze moją mesę piękną. A, no dobra, jak ci będzie, załapię się jeszcze do odcinka. Czekaj. Ten widok. Oh shit. Ja nie, też nie, 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 no. Oooo! Chief! Złapało się. Poczekaj, jeszcze trzeba, no, mesę trzeba pokazać, nie? Piękne ujęcie trzeba zrobić. Chief, taka niesubordynacja jest niedopuszczalna. O, jesteś tu, patrz jak... Kto to biegnie? Stój! A nie, to jakiś wieśniak. Nie, dobra, co to jest zjazd, kurde, dobrych samochodów nagle? Na sam koniec? Takich tam dobrych, to jest terenowe samochodo. Ej, faktycznie, jakiś zwykły obywatel podjechał czymś lepszym. Nie no, dobra. Trzymajcie się wszyscy, dzięki za grę jeszcze raz, pozdro. Cześć, hej. Trzymaj się na razie, hej. No, cześć, cześć. Chief to jasnej cholery, no. Dobra.